I uwaga, w tym momencie musimy sobie zrestartować. Jej, dostałem tego! No, dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zdobyć tego hoverboarda. Mianowicie, czekajcie, nie tego za 100 000 robuxów. Nawet nie tego za VIP-a, tylko chodzi o tego kociego hoverboarda. Oraz przy okazji widzowie porozmawiamy sobie o tym, jak jeździć chociażby na takich huge katach i na generalnie innych petach, które macie dostępne w grze. Aczkolwiek to pokażę na sam koniec, a wy widzowie na samym starcie możecie oczywiście zostawić łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem. No i przy okazji napiszcie komentarz o treści chcę peta, jeśli chcecie zgarnąć jakiegoś losowego peta z mojego ekwipunku. Widzowie, bardzo ważne ogłoszenie, ze względu na to, że teraz na grupie Rury i Yoshiego na Robloxie macie do kupienia specjalne świąteczne ubranka za naprawdę bardzo niską cenę, ze względu na to, że wszystkie koszulki macie za 20 robuxów, tylko i wyłącznie 20 robuxów, a patrzcie jakie ładne. No i przy okazji ruszyły jeszcze koszulki premium ponownie. No po jej zakupie traficie na listę znajomych na moje drugie konto, więc oferta trwa do końca stycznia. Dlatego widzowie, jeśli chcecie mnie mieć znajomych, no to idealna okazja, ze względu na to, że od dzisiaj możecie sobie taką koszulkę premium kupić. Poza tym, że będziecie mieli mnie w znajomych, to przy okazji możecie się załapać na jakieś darmowe pety, nagranie ze mną oraz przy okazji na prywatne serwery na dosłownie każdym trybie, w który gram. Więc nie będziecie musieli wydawać robuxów, żeby kupić sobie prywatny serwer dla siebie czy dla swoich znajomych. Link do grupy znajdziecie w opisie, albo sobie wyszukajcie Rury Yoshiego. Wesołych świąt, widzowie. No chyba, że jest po świętach, to miłego dnia. No i widzowie, słuchajcie, bardzo ważny komunikat. Ze względu na to, że no nie wiem, co się dzieje ostatnio na tym kanale i ogólnie z Pet Simulatorem. Zasięgi są znacznie mniejsze na tych filmach i dajcie znać mi, widzowie, w komentarzu, czy po prostu Pet Simulator się wam nudzi, czy ogólnie Roblox się wam nudzi, czy o co chodzi, czy po prostu gdzieś tam YouTube mnie nie poleca. Nie mam pojęcia, widzowie, ale dzisiaj bardzo fajne tematy, dlatego serio zostańcie do końca. Generalnie istnieje bardzo dużo teorii na właśnie temat tego, jak zdobyć, widzowie, właśnie tego kociego hoverboarda. Oraz przy okazji są różne filmy pokazujące to, jak jeździć na petach. Czyli przykładowo, widzowie, załóżmy, że macie takiego huge pumpkin cata i sobie po prostu siadacie na nim, tak jak tutaj na tym obrazku, co nie? Ale tak jak mówiłem, o tym na koniec. Jeśli chodzi o zdobycie tego hoverboarda, teorii jest bardzo dużo i dzisiaj je sobie przy okazji, widzowie, sprawdzimy. Mamy ich aż 4, no i będziemy każdą robić sobie po kolei. Teoria numer 1. Posiadać wszystkie koty odkryte w tej bazie petów, wyjść i wejść do gry i pojawi się hoverboard cat w naszym ekwipunku. Tak się składa, widzowie, że akurat jeśli chodzi o ten sposób, no to już bym miał dawno tego hoverboarda, ze względu na to, że mam wszystkie pety właśnie te kocie. No i generalnie, widzowie, co należy zrobić, jeśli chodzi o ten sposób, no to tutaj to i tak się wam przyda do kolekcji, no to po prostu łazić i po prostu zdobywać ze wszystkich jajek możliwych, dosłownie z każdej mapy, z każdego jaja wszystkie po prostu kotki. I generalnie jeśli zdobędziecie te koty, no to tutaj ludzie pisali teorie, czy na Twitterach, czy na Redditach i tak dalej, że po prostu będziecie otrzymywać wtedy wszystkie koty. Aczkolwiek, widzowie, ta metoda nie działa, ze względu na to, że już dawno bym dostał tego hoverboarda, jeśli by ta metoda działała. Bo mam wszystkie pety, kocie, łącznie, widzowie, z tymi ekskluzywami, no i dodatkowo z huge katami, bo mam dosłownie każdy możliwy huge cat, bo też Puzon mi dawał, więc generalnie w tym momencie, widzowie, no niestety, ale temat pierwszy obalamy. A i w ogóle, widzowie, niedługo pogromcy mitów. W ogóle gdzieś macie jakieś mity fajne albo ciekawostki związane z Pet Simulatorem? Napiszcie, widzowie, w komentarzu, to możecie trafić na odcinek, ze względu na to, że no powrót z danej serii, takie wyświetlenia były, albo takie. I tyle lajków było na tych odcinkach, że no myślę, widzowie, że fajnie by było do tego wrócić. Tak czy siak, widzowie, teoria numer 2. Czyli posiadać wszystkie koty odkryte w tej bazie petów plus fuse zwykłych katów, wyjść i wejść do gry i pojawi się hoverboard cat. I teraz, widzowie, może to być prawda. Może to być prawda, zobaczymy w takim razie. Tutaj mamy zwykłe katy, więc po prostu sobie je otwórzmy. Musimy sobie je sfuzować. Na razie, no widzę, że na razie nie dostajemy tego, co potrzebujemy. Mamy w takim razie zwykłe katy, no i musimy je sfuzować, więc myślę, że dosyć spoko opcja, tylko że po prostu przydałoby się rzeczywiście je dropnąć. Ja na razie dropią nam po prostu same, nie wiem, pieski. A do zrobienia fuse'a, no to chyba by się nam przydało trochę więcej po prostu tego wszystkiego, więc zrobię tak, żeby tych kotków trochę było, bo na razie, jak widzicie, jest dosyć ciężko, no ale to raczej gdzieś tam nie problem. Nie wiem, ile ich trzeba sfizować, bo nie zostało to napisane, ale dla pewności, widzowie, zróbmy ich po prostu 12, bo tak, po prostu zróbmy ich 12, bo jakby wierzę w to, że 12 może nas oszczędzić tutaj, widzowie, i uratować, więc serio, widzowie, piszcie jakieś mity, jakieś ciekawostki, wrócimy sobie do pokrywców mitów, bo myślę, że no raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu coś takiego by było fajne, przy okazji by to trochę
kanał mogło rozruszać znowu, więc po prostu dajcie znać i też lajkami możecie dać znać, czy chcecie pogromców mitów. Nie wiem, 3000 lajków i nagrywam wam pogromców mitów na, nie wiem, pojutrze albo pojutrze, więc proszę zostawić. A my w tym momencie, widzowie, już prawdopodobnie mamy wszystko, czego chcemy, więc teraz siadamy na naszego turbo ultra szybkiego hoverboarda, no i sobie lecimy teraz tutaj, więc wystarczy, widzowie, sfuzować sobie, no i zobaczymy, czy rzeczywiście to w takim razie, więc róbmy sobie fuza i uwaga, widzowie, w takim razie tutaj mamy kotki, więc róbmy sobie cyk, 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 cyk i co, i one są na górze, a te będą na dole, no chyba tak to wygląda, dobra, róbmy tak, 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 zrobimy sobie, widzowie, fuza w takim razie i uwaga, w tym momencie musimy sobie zrestartować, jeju, już myślałem, że dostałem tego, dostałem huge kata w ogóle, tego, no, huge festive kata, nie, jak ja się dałem zbejtować w ogóle, ale masakra, widzowie, totalnym tu headem jestem, dobra, weźmy to, wywalmy, dlatego miałem je na górze, bo po prostu je miałem dropnięte, dobra, restart gierki, dobrze, widzowie, w takim razie 3, 2, 1 i czy dostaliśmy nowe, nie dostaliśmy nowego hoverboarda, dlatego, widzowie, metoda i teoria numer 3, posiadać wszystkie koty odkryte w bazie petów plus fuse zwykłych katów, na czacie napisać 3 razy miał, miał, wyekwipowane jak najwięcej kotów, no dobra, niech będzie w takim razie, wyekwipowane jak najwięcej kotów, dobra, widzowie, zróbmy w takim razie te koty, huge katy też mamy, tutaj mamy jakieś koty, proszę bardzo, tutaj też mamy koty, czy mamy tutaj więcej, tu mamy grumpy katy, tu mamy te koty, tu mamy takiego kotka, tu mamy pokkata, tu mamy, no i tyle nam wystarczy, czekajcie, czy mamy tutaj psa i królika zaekwipowanego bez sensu, tu mamy duszka i widzowie, możemy sobie dać jeszcze, nie wiem kogo, sobie możemy dać jeszcze, a to jest fox, to nie akurat, to nie, toked cat, dobra, widzowie, mamy dużo kotów w tym momencie, jak widzicie, bardzo dużo kotów i teraz wystarczy, że napiszemy na czacie my e o w. Poza tym, że te koty mruczą cały czas, to chyba w sumie nic nie zmienia. Po prostu te koty są i se możemy tymi kotkami biegać i generalnie mamy bardzo dużo różnych kotów, nawet takiego tęczowego na jenkata, który zapieprza i tęcza mu zostaje na tyłku. Dobrze. Niestety, widzowie, ale ten sposób również nie działa, więc w takim razie teoria numer 4. Posiadać wszystkie koty odkryte, założone i napisać 3 razy miał. Czekajcie, teoria. Posiadać wszystkie odkryte koty i znalezione i napisać 3 razy miał. Ale to właśnie zrobiłem w tym momencie. To nie wiem, w takim razie, nie wiem, może stanę przy sklepie albo coś i po prostu to zrobię. Czekajcie, w takim razie wezmę tutaj to na razie, zakryjemy i no nie wiem, stańmy w takim razie tutaj może gdzieś. Nie wiem, może to tutaj zadziała w takim razie. Zróbmy sobie my e o w, a nie, zrobię my e o w, my e o w, albo będę to wklejał i zobaczmy, widzowie, w takim razie. Jak widzicie, widzowie, niestety, ale te sposoby z Redditów, Twitterów i tak dalej, no niestety, ale nie działają. Aczkolwiek, widzowie, zostało nam jeszcze sprawdzić właśnie, jak tutaj generalnie można jeździć na pecie. No i propos tego, widzowie, tutaj na ekranie się wam wyświetla trochę zblurowane, żebyście nie widzieli dokładnie w 100% jak to wygląda, ale możecie to sobie zobaczyć na kanale Yoshi Ale Roblox Plus. Tutaj macie film na samym środeczku chyba nawet. No i widzowie, przypominam również, że na kanale głównym, czyli Yoshi Hitomaya Yoshi Daily od 17 stycznia, od 14.14 odcinki codziennie, więc polecam serdecznie i wbijajcie na kanał Yoshi Ale Roblox Plus, żeby dowiedzieć się, jak jeździć na petach. To tyle, trzymajcie się i hej, widzowie!